Witam, ja jestem Mister Grzechuta, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Retro. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jaskini. Oczywiście, tak jak mówiłem ostatnio, możliwe, że nagram coś z jaskiń. A więc jestem w jaskini, przetapiam żelazo, żebym mógł wydobyć złoto, bo nie zabrałem ze sobą żelaznych kielofów, mimo że mam je w skrzyni w domku, ale jak zawsze takie rzeczy się zapomina, jak się wychodzi gdzieś. No, staw tego klocka. Póki żelazo się przetapia, ja sobie tutaj wydobędę ten węgiel. Węgla nigdy dosyć. Przy okazji jestem na poziomie lawy, czyli gdzieś pewnie blisko diamentów. Niestety nie mogę sobie sprawdzić, na jakim poziomie jestem, bo na tej wersji nie pokazują się jeszcze parametry szerokości, długości i wysokości geograficznych, więc trzeba sobie radzić bez tego. Okej, jak na razie żadnych diamentów nie znalazłem, nawet zaczynam wątpić, czy one są na tej wersji. A przy okazji, a propos wersji, zmieniłem na ciut nowszą. Ostatnio miałem chyba 1.0.2, teraz mam 1.1.2. Z racji tego, że tutaj na tej wersji są krowy i kaczki, czego mi brakowało, bo z krów można czerpać skórę i sobie zbroję na przykład zrobić, a z kaczek jajka wypadają, jajka są fajne, można nimi rzucać i tak dalej. Dobra, co ja miałem zrobić? Killów. Na razie jeden myślę, że mi wystarczy. Jak będę potrzebował więcej, to zrobię sobie więcej. Okej, okay, tutaj mały bałagan mam w ekwipunku. Niech się przetopi do końca. Sobie złoto wezmę. Okej. Okay. Ładnie. O, jeszcze węgiel. Jak miło. Oczywiście nie kopać pod sobą, bo to jest niebezpieczne. Już raz się o tym przekonałem, jak przekopałem żelazo, a pod nim była pod żelazem była lawa i dobrze, że nie stałem na tym żelazie. A tak przy okazji, a propos lawy i ginięć, to zaliczyłem ostatnio swój pierwszy zgon na tej mapce. Oczywiście przypadkiem wpadłem do lawy. Normalka. Przy okazji miałem przy sobie wtedy... Jezu, jak jasno. A, niech będzie ta pochodnia. Co się będę. Przy okazji, jak zginąłem, wtedy miałem przy sobie chyba prawie cały stak żelaza lub pół staka. Dużo, cholernie dużo węgla, bo chodziłem akurat po jaskiniach. No i się tak to skończyło. Dobra, ile się jeszcze przytapia? 9. No, mam nadzieję, że znajdę jakieś diamenty, jeżeli w ogóle są. A tak a propos diamentów i tej wersji, jeżeli wiecie coś więcej o tej wersji ode mnie, to możecie mi powiedzieć, co jest w niej dodane. Chociaż wolałbym to sam odkrywać, ale niektóre rzeczy chciałbym wiedzieć, na przykład taką rzecz, czy są na tej wersji diamenty, czy ich nie ma. Bo wiem, że jest obsydian, ale jakby nie było diamentów, to by go się raczej nie dało wydobyć. Więc... jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu do tego odcinka, czy są diamenty na wersji alfa 1.1.2, czy ich nie ma po prostu. Dobra, żelazo mi się przytopiło. Jeszcze sobie może zrobię kilo w kamienny. Czemu nie? Albo dwa. Albo trzy, bo one się szybko kończą. Przy okazji troszkę kamienia nam będzie. Okej. Okay. Trzeba oszczędzać miejsce. No, w sumie za wiele już go nie mam. Kurczę, jak ja podniosę ten piecyk i w sumie troszkę... Mam jeszcze dwa miejsca, więc nie jest najgorzej. Okej. Okay. Ach, miałem jeszcze sobie zbroję zrobić. Kurde. Okej, okay. Cyk, cyk, cyk. Zbroje może być i może hełmik jeszcze. A, bo zainwestuję jeszcze... A, mam tyle żelaza jeszcze. W spodnie na przykład, bo ich nie mam. Zimno mi. Butki sobie wcześniej zrobiłem w domciu. Hełm. No okej, okay, fajnie mój skin wygląda w tym. Mi się podoba. Dobra, nie zachwycajmy się skinem. Chodźmy gdzieś szukać diamentów w końcu, bo stoimy w jednym miejscu.
W sumie tego piecyka nie trzeba chyba kilofem bić. A może, dobra, mniejsza o piecyk. Chodźmy gdzieś, gdzie mnie nie było. Tu jak widzicie jest sporo lawy, ale diamentów raczej tam nie ma. Już wcześniej spotkałem takie wielki zbiornik z lawą. Jednak nie znalazłem tam żadnych diamentów. A, chyba słyszałem zombie. Coś tak mi się wydaje, jakby lekko przymulało. Jakbym lekkie lagi miał, ale ogólnie nie jest źle. O, tam macie obsydian, ale diamentów tam nie ma. Nawet tam... Stąd tyle jest tego... kobla. Poczekajcie. Może się tam dostaniemy, zobaczymy co tam może być. Aha, i tak a propos, na tej wersji jest już shift. Można się spokojnie podtrzymywać na krawędziach, więc to jest kolejny atut tej wersji. I przy okazji trawa wygląda tak samo, więc teren jest niezmienny, jest tak jak mi się podobał zawsze, ale za to mam nowe funkcje. Oła, szkielet tutaj gdzieś strzela. Nowe funkcje właśnie takie jak kucanie i krowy i inne pierdółki. Dokładnie nie wiem ile, dokładnie nie wiem co zostało dodane w tej wersji, ale te najważniejsze, które wymieniłem, to właśnie... Jezu. Ups, creeper się spalił, tylko nie wiem właśnie skąd on wypadł. Chyba gdzieś stamtąd. Okej. Spoko. Nie chciałbym teraz spaść do lawy, ani zginąć od creepera. Czekajcie chwilę, się tu boję. Muszę to trochę rozświetlić, bo mi zaraz coś wyskoczy. Coś tam się topi. Mi zaraz coś wyskoczy, to będę miał mały problem. Okej, na nowszych wersjach często są diamenty za węglem też. Jednak w tych starych wersjach mi się wydaje, że troszkę inaczej to wszystko wyglądało. A przy okazji, skoro chodzę po jaskiniach, to zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda. Moim zdaniem dorównuje to temu, co możemy zobaczyć teraz w Minecrafcie. Te wszystkie jaskinie takie fajne. O Jezu, może nie ma wąwozów, ale fajnie nadal jest. O Jezu. Skini. Okej. Spokojnie. Sytuacja opanowana. Węgla mam pełno. Ale nigdy dość, jak już mówiłem. Przy okazji to tak przypadkiem tutaj trafiłem na tę jaskinię. Bo kopałem w tym moim fajnym tunelu, który... w którym kopałem kamień, jak zwykle, mówiłem wam o nim, który na samym początku pokazywałem. Ale okej. Słyszałem jakieś tam zombie, szkielety, inne pierdółki. Przekopywałem się w tamtą stronę i właśnie znalazłem tak tą jaskinię. Tylko że teraz się zagłębiłem w nią i nie wiem za bardzo, którędy wyjść, bo te stare jaskinie na starych wersjach są tak poplątane, że nawet ja się dezorientuję tutaj. Mimo że zawsze miałem dobrą orientację w jaskiniach, to teraz ciężko mi się tutaj znaleźć. Dobra. Wydobędźmy jeszcze ten węgiel i chodźmy gdzieś głębiej może. Myślę, że zaraz skończę ten odcinek, bo no, ja nie nagrywam tej serii takich długich odcinków, bo chcę, żeby ona była i dla mnie, i dla was przyjemna. Wiem, że wolelibyście długie odcinki, ale ja lubię nagrywać krótkie, bo mi się łatwo je wrzuca, szybko i przyjemnie. Dlatego i ja mam trochę przyjemności i wy, bo widać, że chcecie te odcinki z tej serii. Tu już byłem. Taki zombie się drze. Kurde. Gdzie on jest? Niby go słyszę bardzo blisko. O, patrzcie. Tu jest dobry przykład, jak jaskinie świetnie wyglądają na starych wersjach. Jest tu creeper. On spadł do... Nie spadł. Do lawy. Teraz spadł, okej. Jak jaskinie pięknie wyglądają.
Się boję, żeby mi to zombie nie... Jezu! Gdzie on tam był? Jakaś jaskinia? Wow, wow. Ej, gdzie jest ten creeper? Na górze, shit. Okej. Okay. A ja się zastanawiam, gdzie mi tutaj tak hałasuje. Dobra. Tak a propos tych potworków, to... przyznam się, że gram na... normalu. Więc nie jestem takim lamusem totalnym, który gra na easy. Albo na peacefulu. I spróbowałem się odważyć zagrać na trybie normal. Tak w ogóle cały czas mam ustawiony. Nawet jak ała nie nagrywam. Szkielet, podskocz. No podskocz. Au. Ah, zombie. Shit. Zaraz jeszcze do lawy padnę, nie? Tak, spadaj do lawy. Huh, okej. Okay. Troszkę urozmaica to ten odcinek, te potworki. Jednak wciąż nie mogę diamentów znaleźć. Dobra, chcieliście dłuższy odcinek, to ten pewnie troszkę będzie dłuższy. Już pewnie z 15 minut jest, znając życie. Więc macie, cieszcie się. Jeden z nielicznych dłuższych, bo jak nagrywam jaskinie, to zawsze to jest troszkę ciekawszy materiał i no więcej tego wychodzi. No, tu więcej można pokazać. Okej, okay, jeszcze ten węgiel. Wiem, że nie wydobywam każdego węgla, Jezu. Jeszcze tu jest jaskinia. Patrzcie, ile tych jaskiń jest. Masakra. Aha, to jest połączone z tym, okej. Okay. Jak widzicie, takie straszne labirynty są tutaj, ciężko się zorientować, gdzie co jest. Jak już mówiłem. O Jezus, ja dziękuję. Tuż przed twarzą mi creeper wyskoczył, ja nie mogę. Nie, tylko nie do lawy, nie spychaj mnie do lawy, nie spychaj mnie do lawy. Fuck. O Boże. Nie, nie chcę creeperów, ja nie chcę. Mam tylko jedno mięsko jeszcze. Zaraz będę musiał iść do domku. Po więcej. W domku mam pełno mięsa, ale nie spodziewałem się, że w ogóle będę zagłębiał się w jaskinie. Bo słyszałem potworki, to po prostu wszedłem, przekopałem się, znalazłem jaskinię. No dobra, to idę. Nie przygotowałem się w ogóle do tego. O, tu mam żelazo, możemy wydobyć. Okej, okay. Żelazo się przyda, jak zawsze. A propos żelaza, to dzisiaj postanowiłem sobie zrobić 3 wiaderka, bo chciałem zrobić ciasto, ale zapomniałem, że nie ma trzciny cukrowej. I tak, zrobiłem 3 wiaderka, wydoiłem krowę, jednak, znaczy nie jednak, tylko wydoiłem krowę, dostałem mleko, 3 wiaderka z mlekiem miałem, zacząłem coś tam w domku budować sobie, przekopywać. I nagle znikąd skraszował mi się Minecraft. Jej. Tylko, że te stare wersje są takie głupie, że one rzadziej zapisują stan gry jakby. I po tym crashu zniknęły mi te wiaderka. Nie odzyskałem żelaza, które zużyłem na te wiaderka. I przy okazji zniknęło mi trochę drewna, które zużyłem w tym czasie do tego czegoś, co robiłem w domku. Nie powiem wam, co to jest. Zobacz. Diamenty! 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 Tak, jest, jest. Mam wielką podnietę. Jest, diamenty znalazłem. Ha, już mi nie musicie pisać, czy są diamenty w tej wersji. Już wiem, że są. Tak. Ale jak ciężko je znaleźć. Ja tutaj chyba już z godzinkę chodzę po tych jaskiniach. Dopiero teraz znalazłem. Diamenty! Lody! Jej! Jupi! Kopmy je. Ładnie. Jeden. Więcej jest! Więcej! Ha! Jest! 4! 4 są! Co? Coś tam? Słyszałem lawę, ale... Okej. Okay. Spokojnie. Diamenty.
Oh fuck. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy... Ło, lawa. Dobra, spotkajmy to. Diamenty! Jest! Będę mógł zrobić sobie kilo. Będę mógł wydobyć ten. Obsydian. Jest! 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 Oh yeah! O to chodziło. Dobra. Co zrobić, żeby ich nie stracić? Co zrobić, żeby nie zginąć? Mógłbym wyjść na powierzchnię, tylko żebym musiał znaleźć wyjście. W sumie to mógłbym... jeszcze to nagrywać chwilę. Jak wychodzę... O kurwa, creeper! Creeperów nie chcemy. Jakbym mnie rozsadził, to bym go zabił chyba. Znaczy on by mnie zabił, okej. Okay. Mniejsza o to. Nie. Boże, creepery mnie tu straszą, ja się boję. O Boże. Z masakra. Dobra, przyszedłem stąd gdzieś. Się tędy wrócimy. Machniemy się tutaj. Nie, cicho, cicho. Cicho. Wszędzie creepery słyszę. Ja pierdzielę. Nie! Fuck. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem. Po prostu to wiedziałem. Fuck. Zawsze tak jest. Zawsze. Kiedy mam radochę, znajdę coś wartościowego i już się wracam, to muszę wpaść do lawy, albo mnie musi jakiś potwór zabić. Musi tak być. No nie może być inaczej. Ja pierniczę. Fuck. Dobra. Nie chcę, żebyście widzieli moją śmierć. Tak więc, po tej porażce sromotnej, ja pierniczę. Dlaczego mi się to zdarza? Dlaczego? Masakra. Dobra. Wy się pewnie ze mnie śmiejecie teraz, ale... O to właśnie chodzi, żebym ja wam dostarczył radości i śmiechu. Boże. Co ja teraz robię? Dobra. Koniec. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, jeżeli się podobała śmierć. To było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć. Aha, jeszcze dodam. Ponownie, 50 łapek w górę, kolejny odcinek. No, tyle. Cześć.